Mówisz Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 3 stycznia, w pół do 9 minęło. Ja mówiłem, że witam w szybkich mediach. Tak, witam w szybkich mediach. Jesteśmy na żywo. ...507-964-253-507-964-253. Telefon działa, jak gdyby nigdy nic. Nie, w ogóle jest wszystko inaczej w tym nowym roku, chciałem zauważyć, bo nową ramówkę ma Republika, 24 godziny na dobę, tego jeszcze nigdy nie było. Jest cały czas świąteczny numer w kioskach, znaczy cały czas, od dzisiaj on jest, ten świąteczny numer. Tak, przepraszam bardzo, 133 strony tygodnika Gazeta Polska. Jest trochę do czytania. Z tych rzeczy, które mnie rozśmieszyły w ostatnim czasie, no był taki mem. Zdjęcie Sousy i podpis spokojny spacer w Rio i nagle słyszysz głos za plecami w imieniu Polski podziemnej. Przepraszam na emocje, ale mnie to bawi. No takie głupie rzeczy mnie bawią. Co mnie nie bawi? Nie bawią mnie te fajerwerki, ale... Jak się okazuje, całkiem przyjemnie jest mieszkać na granicy. No może nie na tej polsko-białoruskiej, ale tej polsko-niemieckiej, bo można tam dokonywać ciekawych obserwacji. Na przykład z takiego balkonu w Deutschland, w Reichu, zaobserwowano interesujące zjawisko. Mianowicie, jak inaczej ten nowy rok jest witany po polskiej stronie, w Zgorzelcu, a inaczej w Görlitz. Nie trzeba znać niemieckiego, żeby rozumieć, o czym oni do siebie rozmawiają. Nie trzeba też znać polskiego, żeby rozumieć, na czym polega kontekst tej sytuacji. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Relacja z nocy sylwestrowej z granicy polsko-niemieckiej Zgorzelec-Görlitz. Bardzo proszę. Ein gesundes neues Jahr, die Polen legen aber richtig los hier. Das sind die Deutschen. Das möchte man nur mal kurz gezeigt. Aber ja, die Polen. Danke für den sechsten Stock, meine Lieben. Ein gesundes neues Jahr! Die Deutschen sind so behindert. Aber die Polen dürfen das. Wo? Przy czym, żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie polega na tym, że to jest taka granica pomiędzy wschodem a zachodem. Absolutnie nie. Nie. To jest inaczej, bo to na zachodzie też bywa popularne. Na przykład to strzelanie, te fajerwerki. Na przykład, jak co roku burmistrz Neapolu zwrócił się z apelem do mieszkańców, żeby nie strzelali i żeby w tym roku nie było żadnych fajerwerków. Jak mieszkańcy Neapolu zareagowali na ten apel, też możemy to Państwu pokazać. Uwaga, Telekino, bardzo proszę. Thank you.
Neapol, więc jakby to Görlitz graniczyło nie ze Zgorzelcem, tylko z Neapolem, to dopiero by mieli co pokazywać. Ja za chwilę Państwu powiem, jaki jest mój stosunek do tych fajerwerków, bo to nie jest tak, żebyśmy się dobrze rozumieli, że ja jestem za. Nie, ja jestem generalnie absolutnie przeciw. I był czas, kiedy mocno to wyrzucałem na przykład Owsiakowi, to światełko do nieba, że to jest jakaś jarmarczna rozrywka. Ale jest z nami, a nam się już telefon odblokował od zeszłego roku. Jest z nami pan Leszek ze Szczecina, tak? Kłania się panie Leszku, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No i najlepszego wszystkiego w nowym roku. Ja chciałbym się... mnie wszystkiego. Halo, słychać mnie? Tak, słucham pana. Tak, ja chciałbym, wie pan co, ja się poruszyć jeden temat, który już tak od kilku dni jest wałkowany w różnych debatach telewizyjnych. Chodzi o to odnawialne źródła energii. I wie pan, co mnie najbardziej bulwersuje, to, że tyle się mówi o tych odnawialnych źródłach energii, o woltaice i o tych farmach wiatrowych, a jeszcze nikt nie pokusił się, żeby wytłumaczyć społeczeństwu, że jak się taki wiatrak postawi, ile on daje prądu, ile on produkuje tego prądu. Z tego, co ja się orientuję, to prawdopodobnie 6 MW w jednym wiatrak. I teraz, jeżeli ci co lobują na temat tych wiatraków, powinni ktoś obliczyć to i powiedzieć, ile trzeba wiatraków postawić na przykład, żeby Warszawę oświetlić. Pod warunkiem, że wiatr wieje, nie? Tyle na ten temat. Ja bym chciał się dowiedzieć właśnie, żeby ktoś z fachowców pokusił się na obliczenie tego, jakby to wszystko później wyglądało, gdybyśmy się tylko opierali na wiatrakach i na woltaice, nie? Panie Leszku, oni z nas chcą zrobić wiatrak w tej sprawie. To pan wie, ja wiem i mam wrażenie, że ludzie wiedzą bez żadnych obliczeń. Nie trzeba do tego. Bardzo uprzejmie dziękuję. Fajnie, że pan na to zwraca uwagę. Ja chciałem na temat tych fajerwerków, żebyśmy się bardzo dobrze zrozumieli, powiedzieć kilka słów. Ja jestem, proszę państwa, absolutnie przeciwny temu zjawisku. Nie rozumiem tej pasji. Naprawdę szkoda tych zwierzaków, bo one się zwyczajnie boją, nie wiedzą, o co chodzi. No. Natomiast szkoda również ludzi. Proszę posłuchać. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku, aspirant sztabowy Mateusz Latuszewski, w jednym z mieszkań w Turku, dosłownie chwilę po tym, jak osoby tam zamieszkujące otworzyły okno, do środka wpadł fajerwerk wystrzelony najprawdopodobniej z parkingu znajdującego się nieopodal. Ten fajerwerk ranił dwie osoby dorosłe oraz 6-miesięczne dziecko, które z obrażeniami ciała, rączki i twarzy zostało przewiezione do szpitala w Koninie. Matuszewski podkreślił, że w toku dotychczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono m.in. dostępne nagrania z monitoringu, ale sprawcy tego zdarzenia wciąż są poszukiwani. Nadal poszukujemy osób, które mogły wtedy odpalić te fajerwerki. Zwracamy się też z apelem do wszystkich osób, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat, mogą nam coś powiedzieć o tym zdarzeniu, albo były świadkami tego zdarzenia, prosimy o kontakt z nami. Latuszewski, pan aspirant, sierżant sztabowy, aspirant, przepraszam, nie sierżant, aspirant sztabowy, Mateusz Latuszewski, wskazał też, że po ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy bądź sprawców tego zdarzenia, ewentualne zarzuty, jakie mogą usłyszeć, będą zależały między innymi od stanu zdrowia i obrażeń, jakich doznało to poszkodowane dziecko, półroczny dzieciaczek. Bardzo uprzejmie, jak ten, no nie znam człowieka, mówię o tym burmistrzu Neapolu, jak ten burmistrz Neapolu apeluje, żeby się jakoś powstrzymać, nie wiem, w coś innego te pasje włożyć, bo to jest naprawdę bez sensu. Z tym, że ja wiem, że nikt, absolutnie nikt nie przejmie się tym moim apelem i tą moją prośbą i ja sobie mogę tak... pogadać. Pan Czesław Zgrojniewa jest z nami. Kłaniam się, panie Czesławie. Dobry wieczór, panie redaktorze. No ślicznie pan w nowej fryzurce wyglądasz. Wszystkiego najlepszego. Od nowego roku. Do tego roku. No żeby nie był taki wystrzałowy jak w Neapolu, czy tam w Zgorzelcu. No ale żeby był normalny, w zdrowotności, żebyśmy mieli siłę powalczyć z tą opozycją tam. No wie pan co, wróciłbym jeszcze do takiej kombinacji z 2021. Tam przed prezydenta tym pałacem był pan Tusk,
wielki zdobywca i jego kamarella cała, znaczy plus kapciowy, pani Nowacka krzyczała, że my żądamy o pana prezydenta weta i tak dalej. Przecież to towarzystwo w ogóle masek nie miało na twarzy. Pytam się, czy oni tak mogą? Wolno im tak to robić? No cytował różnych naszych tych wieszczów i tak dalej, słowa pan, znaczy pan, no Tusk, niech będzie mu pan. Ja się boję, wie pan, żeby on czegoś nie zacytował z Mein Kampf, bo podobno w tych na bajerach Mein Kampf wychodzi już teraz legalnie. Nie wiem, może się mylę, może to prawda, czy nieprawda, ale coś takiego było. No i chciałem pogratulować Republice za ten kabaretowy występ pana Wolskiego i pana Piekarczyka. Coś pięknego, widziałem to powtórce, ale bardzo mi się podoba. Chciałbym dziś zdobyć te słowa, nie wiem, czy w Gazecie Polskiej będą słowa tych przeróbek, bo coś pięknego. Tak, no. Idzie pierwsza para i tak dalej, na strażnicy, na granicy, no to mi tak się spodobało, że coś pięknego. No i wie pan, co się bardzo dziwię, bo jeszcze coś niechcący weszłem, ale to już po fakcie było. Morozowski i pan ten Michnik, życzenia noworoczne dla pana Kaczyńskiego i dla pana Tuska. Co za kamaryla też ten. To oni są z jednej opcji, ten Morozowski chyba i pan Michnik. No jakie piękne życzenia narodowi składają. A jakie piękne fryzury, jakie uczesanie, jaka kultura osobista, wizualna i tak dalej. Wie pan, co poraża mnie to, poraża. Jak ja słucham, dziś jest znowu ten pan Morozowski. On chce rewolucję tu zrobić, przewrócić ten świat. Ja się obawiam, że oni tymi metodami to przewrócą siebie, bo mnie komuna 40 czy tam i więcej lat nawracała i nie mogła mnie nawrócić. I tej takiej gazety jak Wyborcza to w ogóle nie czytam, nie dotykam, nawet nie patrzę na tą stronę. A już zaczynam, przestałem już oglądać prawie tych panie Olejnik i tak dalej, czy innych dziennikarzy wspaniałych. Ona mówi, że tam są wolne media. Tu są prawdziwe wolne media, ale coś strasznego. No nie idzie oglądać, ale miejmy nadzieję, że ten nowy rok będzie trochę lepszy. Może się coś już ta nowa afera cuda. Aha, pan Tusk jeszcze zwraca się do pana tego Grajka, co ma trzech posłów. Kukiza, żeby się do niego dołączył. Ale przecież jego ten przydupa, przepraszam, Sikorski, to tak na antenie tego, prawda, całym dobę zbestał Kukiza, że się w głowie nie mieści. On ma śmiałość jeszcze się zwracać do Kukiza. Ludzie, ten człowiek w ogóle nie ma poczucia czasu ani sytuacji. No i taki płaczący z wilkami jest jeszcze jeden, właśnie przed kamerami jeszcze płaczący. No śmieszny, no i ta lewica. Ale panie redaktorze, wszystkiego dobrego życzę. Ja współczuję psom, bo ja też jak, no niby się wystrzałów nie boję, ale jak za dużo ich jest i blisko i niespodziewanie, to jest niezdrowo. Oczywiście do jakiejś odległości, ale cóż, nasz naród może jest niewyżyty, co niektórzy Niemcy ustali, jak ta pani się szczęśliwie tam czuła, mówi, bo ja coś tam nie, coś z ogólniaka po niemiecku rozumiem, z szóstego piętra się cieszyła, że mieszka na szóstym piętrze, że widzi, co się z Gorzelcu dzieje. No ja nie wiem, jak, bo ona popatrzała, myślałem na Drezno, jak kiedyś Drezno też było oświetlone, ale to dzięki temu gościowi z Mein Kampf. Ale miejmy nadzieję, że ta Polska obroni się przed tymi strasznymi ludźmi, znaczy tymi, co Polskę sprzedają i chcą ją sprzedać i oddać w inne ręce. No tak było i tak, nie wiem, czy tak będzie. Nie dajmy się i walczmy. Dobranoc, wszystkiego dobrego, powodzenia. A jak tam pieski, wytrzymały? Nie, wytrzymały, w porządku, wygłaskane, przytulone. No i ten Big Ben. Szkoda, bo to no, naprawdę, to nie rozumie, o co chodzi. No, nie wiem, ale ten Big Ben mi się też pana podoba, ten Big Ben. Dobranoc. A, bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę państwa, kłaniam się najlepszego. Proszę państwa, policja zatrzymała sprawcę ataku na warszawską Bazylikę Świętego Krzyża. Rozmawialiśmy o tym. Na wniosek prokuratora sąd aresztował tego działacza LGBT na 3 miesiące. I teraz ciekawostka. Jak zareagował warszawski konserwator zabytków podlegający siłą rzeczy warszawskiemu ratuszowi, czyli urzędnik pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Wicelempart, czyli Klementyna Suchanow, napisała, że w tym sądzie kogoś bało. Natomiast pan Michał Krasucki
ten konserwator zabytków na Facebooku to ujął nieco inaczej. Napisał tak: przez wiele lat pracy społecznej i zawodowej nauczyłem się, by ludzi traktować równo. Ich sprawy, oczekiwania, wnioski, ale czasem także wykroczenia i przestępstwa. Bez względu na pozycję, stanowiska czy afiliacje polityczne. Tak samo równo traktuję też niszczycielskie działania wobec zabytków. Czasem jest to celowe burzenie, czasem umyślne niszczenie zabytkowych tablic, a czasem barbarzyński wandalizm. Ale 3 miesiące aresztu, serio, bez procesu i wyroku, zrozumiałbym takie postępowanie prokuratury i postanowienie sądu, gdyby podobną konsekwencję wykazywali w pozostałych przypadkach, gdyby wszystkich traktowali równo, ale nie traktują. Zależy mi na tym, by niszczyciele zabytków odpowiadali za swoje wykroczenia i przestępstwa, ale zależy mi też na tym, by nie wybierać, wobec kogo się areszt zastosuje, a komu odpuści. W zależności od tego, po której stronie barykady politycznej i społecznej stoi. Zależy mi na tym, bo okaże decydował proces, a nie arbitralna prokuratura. Proszę o równe stosowanie prawa, tak napisał pan Krasucki. Wpis stołecznego konserwatora zabytków błyskawicznie nagłośniła Gazeta Wyborcza. Równie szybko nadeszła odpowiedź ze strony internautów, publicystów, komentatorów. Wyjaśniono to, co jest no, zadziwiające w tym wpisie pana konserwatora, że to nie jest żadna kara, ten areszt. Stołecznego konserwatora czeka odkrycie, że areszt jest bez procesu. Człowiek uczy się całe życie, tak napisał redaktor Sławek Jastrzębowski. Z kolei Jarosław Papis, szef fundacji Hatikwa, przypomniał, że Gazeta Wyborcza nie podnosiła alarm, kiedy do aresztu trafił sprawca ataku na synagogę w Gdańsku. Przypomnę nieśmiało, że 3 lata temu po wybiciu szyby w gdańskiej synagodze sąd przy aplauzie Gazety Wyborczej prezydenta Gdańska i całego świata aresztował na 3 miesiące sprawcę tego czynu. Prawda czasu, prawda ekranu gazety, której nie jest wszystko jedno. To jest naprawdę zadziwiające, że pan Krasucki, no, konserwator zabytków, doszedł na jakimś stanowisku, tak? Nie wie elementarnych rzeczy o polskim prawie, nie wie, że to jest decyzja sądu, a nie prokuratury, ten areszt. Natomiast tak abstrahując od tego aresztu, oby ze względu na wyjątkowość tego ohydnego, obrzydliwego czynu, no bo to miejsce jest wyjątkowe. Oby ta kara, jak już ta kara będzie, jak ten sąd tego aktywisty LGBT skaże, oby ona była odpowiednia i żeby była surowa, i żeby była odstraszająca. Krótka przerwa i zaraz po przerwie, i jak gdyby nigdy nic, widzimy się znowu.